Putin rozkazał zajęcie obwodu ługańskiego do 1 czerwca, a obwodu donieckiego do 1 lipca. W podobnym tonie wypowiedział się wczoraj szef rosyjskiej dyplomacji Sergii Ławrow, który przekazał, że dla Kremla zajęcie Donbasu to bezwarunkowy priorytet. Jakub Bujnik, redakcja Goniec.pl, to jest program Analiza. Ukraińska telewizja Kanał 24, powołując się na źródła w ukraińskich służbach, poinformowała, że Władimir Putin rozkazał swoim wojskom zajęcie obwodu ługańskiego do 1 czerwca, a obwodu donieckiego do 1 lipca. Jeżeli faktycznie by do tego doszło, to za miesiąc pod kontrolą Rosji znajdowałby się cały Donbas. Taki rozkaz może tłumaczyć wzmożoną aktywność rosyjskich wojsk w tym regionie Ukrainy. Sytuacja na wschodzie Ukrainy jest wyjątkowo zła, a 95% obwodu ługańskiego zostało już opanowane przez wroga, poinformował w piątek szef władz obwodu ługańskiego Sergii Hajdaj. Z kolei we wtorek rano Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych poinformował, że wojska rosyjskie wciąż prowadzą szturm na kierunkach Siewierodoniecka i Bachmutu, a także szykują się do szturmu na kierunku Łymanu, miasta, które zajęli w ostatnich dniach. We wczorajszym odcinku Analizy informowaliśmy Państwa o największym priorytecie Rosji w wojnie z Ukrainą. Minister spraw zagranicznych Sergii Ławrow w wywiadzie dla francuskiej telewizji poinformował, że zajęcie Donbasu we wschodniej Ukrainie jest bezwarunkowym priorytetem Moskwy. Celem Kremla jest wypchnięcie ukraińskiej armii i batalionów z obwodów donieckiego i ługańskiego, które Moskwa uznaje za niepodległe państwa. Jakub Bujnik, redakcja Goniec.pl, to był program Analiza. Subskrybujcie nasz kanał, obserwujcie nas w mediach społecznościowych. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym temacie. Więcej na portalu goniec.pl.